robisz sobie Excela i plan A i B, czyli ile tak naprawdę będzie Ci kosztowało dodatkowa nadbudowa tego piętra plus za wykonanie tego, trzeba to jakoś skosztorysować. I drugie pytanie, czy klient za to zapłaci dodatkowo i ile za to zapłaci dodatkowo. Dokładnie. Trzeba to zaprognozować. Biznes Rider. Za kierownicą on, Daniel Siwiec. Na miejscu pasażera jego tajemniczy gość. W interesującej rozmowie o nieruchomościach, biznesie i życiu. Cześć, moim dzisiejszym gościem jest Marcin Kamiński. Cześć Marcin. Cześć, cześć. Marcin jest inwestorem nieruchomości i zajmuje się flipami i deweloperką. Także... A z zawodu jest kucharzem, więc może Marcin powiedz nam, w jaki sposób stałeś się z kucharza inwestorem nieruchomości. O, witajcie. Tak naprawdę przypadek. Myślę, że większość z Was tutaj tak naprawdę jest z przypadku. Jedni są budowlańcami, kucharzami, kelnerami, barmanami. Ja jestem kucharzem. Moja droga do nieruchomości była dość szeroka, dlatego że z kucharza byłem barmanem. A jak robić coś dobrze, to robi to na 200%. I z barmana byłem takim freestyle'owcem, czyli zacząłem rzucać butelkami, jeździć na szkolenia, uczyć się. Jak zwykle każdy człowiek chce się rozwijać, czyli to, co wszyscy robimy, rozwoje, szkolenia, ciągłe nowe doświadczenie. No i przez to z tego kucharza zostałem barmanem. Który rzuca butelkami, flipuje bardziej butelkami, a dzisiaj już przechodzimy do nieruchomości. Powiem Ci tak, jak to się stało, że w ogóle zacząłem w tej branży? No właśnie. Śmieszna sytuacja. Pojechałem na taki wyjazd, na taką konferencję z BMW i na tej konferencji rzucałem butelkami, czyli... Ale jako barman, tak? Tak, jako barman, tak. Tam trzy butelki w górze, robiłem drinki i podeszła do mnie dziewczyna, która mówi do mnie, jak ja siebie widzę za 15 lat. Ja powiedziałem, no będę najlepszy w swojej branży. Ona mi odpowiedziała, czy widzisz siebie, jak będziesz miał 35-40 lat rzucającego butelkami? I to dało mi takie poczucie trochę nieodpowiedzialności. Mówię, no nie, no super zawód, ale czy ja to będę robił całe życie? Wiesz, nie wszyscy chcą to robić całe życie, więc zapytałem się jej, a dlaczego pytasz? Ona mówi do mnie, wiesz co, bo jesteś człowiekiem, który ma dużo empatii, trochę charyzmy i widzę w tobie, że mógłbyś się rozwijać. Mówię, a coś proponujesz? Mówi, szukamy do pracy człowieka. I tak naprawdę zwerbowała mnie dziewczyna, która była na tym wyjeździe, mówiąc, że mógłbym u nich pracować aż na początku. I tak się rozpoczęła moja jakby początkowa kariera w nieruchomościach w pośrednictwie. Zacząłem w małym biurze, następnie to, co powiedziałem wcześniej, jak coś robisz, to robisz na 200%, więc zacząłem się w tym rozwijać. Ukończyłem szkołę, studia, zrobiłem licencję państwową, poszedłem dalej, krok dalej, później szedłem, czyli też SGH w tym kierunku. Wszystkie jakieś takie szkoły i rozwój już starałem się iść w tą stronę, dożyłem to barmaństwo. Dalej potrafię rzucać butelkami, mogę Wam to pokazać. Okej, zobaczymy dzisiaj wieczorem. Dwoma, myślę, że trzema też może być problem, ale dwoma na pewno. No jak odkładając to, szedłem w stronę nieruchomości. Biuro nieruchomości, później jakby z tego małego biura chciałem pracować w czym większym, więc wyjechałem do Warszawy. W Warszawie poszedłem do agencji zapytać, czy mnie przyjmą do pracy. Zobaczyli, jakie mam doświadczenie. Od razu wszystkie agencje nieruchomości powiedziały, że mnie przyjmują. Ja oczywiście wtedy zwracałem uwagę na to, jak ile będę zarabiał. Należało się utrzymywać, więc wybrałem firmę Home Broker. Tam też po szczeblu kariery od doradcy, po kierownika oddziału, kierownika kilku oddziałów, dyrektora regionalnego. Można powiedzieć, że rozwijałem swoje szczeble. 7 lat pracowałem w nieruchomościach w Home Brokerze. Ale wróciłeś na Śląsk. Wróciłem na Śląsk. Okazało się, że Home Broker otwierał nowe oddziały na Śląsku i prosił mnie, żebym tam pojechał i tam rozwijał. Więc wróciłem na Śląsk, zaczęliśmy otwierać oddziały. Po 7 latach jakby nie widziałem już swojej ścieżki rozwoju, a widziałem, że rynek cały czas się rozwija. Chciałem coś więcej. Więc postanowiłem jakby odejść z Home Brokera. Ja traktowałem to jako mega rozwój i doświadczenie, za które mi płacili, no bo wykonywałem to naprawdę na 200%. Później przeszedłem już do swojego rozwoju i kupowania, flipowania. Okej,
A okej, okay. Co to się stało, że zacząłeś się bawić w deweloperkę, czyli zacząłeś jakby myśleć o projektach inwestycyjnych, no, żeby zarabiać więcej? Ty mnie trochę w to popchnąłeś, tak się to też zadziało. Przyjechałem do ciebie na szkolenie, zobaczyłem na internecie, że masz powera, pokazałeś co potrafisz, mówię, przyjeżdżam, Daniela, muszę posłuchać. No powiem ci, że posłuchałem, wysłuchałem twoich relacji, które tam masz, zobaczyłem, mówię, nie no, tak trzeba działać, więc automatycznie szukałem działki z projektem, kupiłem działkę z projektem, następnie kolejną działkę, gdzie już zaprojektowałem coś sam. No teraz jesteśmy przy kończeniu ostatniego takiego projektu, to jest 12 apartamentów bardzo wysokiej klasy z tarasami. No i też mam kilka pytań do ciebie, jeżeli tak rozmawiamy, bo ty jesteś akurat gościem, który ma tutaj mega doświadczenie. Chcę wybudować 12 apartamentów, one mają około 80-90 metrów, na co dzisiaj jest rynek u mnie, tak? Na co jest dzisiaj rynek, bo go zbadałem. Pytanie jest do ciebie, jak to się u ciebie sprawdziło? Bo mam tarasy, balkony, takie tarasy, które mają 20 metrów, a u samej góry na dachu chciałbym zrobić wielkie tarasy, takie 80-metrowe, czyli druga kondygnacja, dwupoziomowe i piękne tarasy na dachu. Czy to kiedyś robiłeś, ile to kosztuje? Wiesz, to, jak to, swoje to jest bardzo drogie. To jest bardzo drogie i teraz mogę... Czy klient zapłaci w ogóle? Zapłaci, ale dodatkowo. Czyli tak samo jak płaci klient za dodatkowy garaż, piwnicę i tak dalej, z metra albo od wielkości, od jakości miejsca. Mhm. Tak samo uważam, że powinno się go czarżować za wielkość tego tarasu, bo dla ciebie jako dewelopera wykończenie tego tarasu, każdy metr kosztuje tak, jasne. Dobra izolacja, dobra płytka, czy jakaś płyty takie tarasowe, albo deska jakaś taka, która po prostu będzie wiele lat się tam wytrzyma. I to kosztuje mnóstwo pieniędzy i to są setki złotych z metra. Dlatego jak już czarżować, to przynajmniej tysiąca z metra od dodatkowego tego... A, czyli w tą stronę. No wiesz, ja nigdy właśnie nie robiłem jeszcze czegoś takiego, czyli nie robiłem tych tarasów na dachu. Wiem, że to jest bardzo kosztogenne i bardzo takie, wiesz, wrażliwe, dlatego że jeżeli coś się tam popsuje, to zawsze do ciebie, jako do dewelopera, będzie mieli problem. Systemami to zrobić, czyli po prostu zrobić system, który będzie odwadniał to wszystko, czyli albo płyty, czyli... Zapomnij o płytkach. Nie, to na pewno, tak, jasne, to jakieś hydroizolacje lepsze. Tak, czyli musisz zrobić raz, że izolację zwykłą, ale opartą na systemie, który będzie to odwadniał i to będzie płytka, która nie będzie odchodziła, tylko jest na jakimś takim stelażu, systemie, który ją trzyma. Mhm. Albo deska, tak? Albo deska. Okej. No, wiem, że to jest drogie, jeszcze tego do końca nie policzyłem, dlatego to jest w fazie, powiedziałbym, ostatecznej i mam wybór albo tego nie robić, czyli nie robić tej antresoli, która ma de facto ostatnie piętro 20 metrów plus duży taras około 70-80 metrów, lub tego w ogóle nie robić i zakończyć na tej kondygnacji z dużymi tarasami 20-metrowymi. Okej. Okay. Jakby tutaj mam... Czyli by były dwa tarasy, tak? Byłby jeden taras 20-metrowy, a jakby w tej koncepcji z antresolą u góry byłyby dwa tarasy. Jeden 20, drugi 80. Okay. Ja zawsze mówię coś takiego, tak odpowiedź. Robisz sobie Excela i plan A i B. Czyli ile tak naprawdę będzie ci kosztowało dodatkowa nadbudowa tego piętra plus za wykonanie tego. Trzeba to jakoś skosztorysować. Nie ma innej opcji. Mhm. Tak realnie bardzo. I drugie pytanie, które ty teraz mi zadałeś zresztą. Czy klient za to zapłaci dodatkowo i ile za to zapłaci dodatkowo? Dokładnie. Trzeba to zaprognozować. I teraz, jeśli zapłaci za to dodatkowo, ale ty na tym zarobisz niewiele, a jest ryzyko, że klient nie będzie chciał tego zapłacić, bo to już będzie przetransformowana treścią w danej miejscowości albo inwestycji, no to może lepiej tego nie robić. Ale jeżeli to nawet nie zarobisz dużo, ale wpłynie na to, że to klient kupi, bo to będzie taka wisienka na torcie, to wtedy rób, bo to będzie taki trigger, który popchnie klienta, mówi, tego inni nie mają. No i powiedz, poza tymi apartamentami, co jeszcze robisz? Co realizujesz, jaki projekt? Co? Realizuję teraz projekt dwie kamienice do generalnego remontu, czyli te flipy, które robiłem takie małe, kupowałem jedno mieszkanie, 2-5, to trochę to przerodziło w skalę. Chciałbym już zrobić coś więcej, każdy mówi o mikrokawalerkach. Poszedłem trochę dalej i teraz robię w jednym budynku 15 sztuk, w drugim budynku 8 sztuk. Mhm. Powiem ci tak. No to już jest trochę inżynierii, to nie jest też budowa deweloperska, tak, bo w deweloperce budujesz, no a w deweloperce trochę budujesz od podstaw i wiesz dokładnie gdzie. W takim budynku, gdzie masz stary budynek, to jest trochę jak walka na otwartym sercu i taka praca, bo czego dotkniesz, to wszystko się, tam jest mina, nie? I jakby koszty, które sobie policzyłem na początku... Razy dwa. No stary, tak. To akurat znasz dobrze, tak. Nie? I to jest niesamowite. Teraz sobie liczę inaczej. Zdecydowanie już teraz sobie mogę policzyć inaczej. Wiesz, to nie jest tak, że jakby...
myślałaś, też myślałem sobie, dobra, to ten budynek zrobię z klimatyzacją, już lepszy, taki pode mnie, bo to dla mnie, zostawiam sobie na przyszłość, jak ja mówię, na ten mój ZUS. I wiesz, wszystko staram się, żeby to było takie dograne, a tu nagle się dowiaduję, a to hydroizolacja, a to to, nagle okazuje, że już lepszy styropian, a to zrobię sobie u góry styropapę. No nie, to klimatyzacje takie, a nie takie. Dlatego, nagle dlatego to ja zawsze właśnie na szkoleniach mówię, żeby osoby, które zaczynają robić flipy, nie zaczynały od kamienicy, tylko od wielkiej płyty, bo tam nie ma tego pola minowego. Jest łatwiej zrobić jedną, drugą, trzecią i już będzie im łatwiej coś przewidzieć na kamienicy. Tak bo jak zaczną od kamienicy, to się przeszacują, nie zrobią nic albo mało. Tak jest, no to jest akurat prawda, dlatego że blok masz przewidywalny. Tak. Tam nie ma rzeczy, które, nie wiem, nie wyjdzie ci strop, który gnije, nie wyjdzie ci ogrzewanie, które nagle kosztuje. To kiedyś rozmawialiśmy o tym ogrzewaniu elektrycznym. Jest dużo niewiadomych, nie? Ale one też dają dużo nauki. No bo jakby to jakby też jest praktyką, że wchodząc w taką kamienicę, to ty się uczysz czegoś więcej. Tak. Oczywiście to, co powiedziałeś, to jest słuszne, możesz nie zarobić. Ja też czasami miałem tak, że zarobiłem 5000 zł, ale ta nauka dała mi bardzo dużo. Tak. Bo, I to była wartość, którą zapomniała tak ten zysk. Tak jest. Okay, a powiedz mi, Marcin, jak podjąłeś decyzję, żeby wejść w deweloperkę, to jakie miałeś obawy, albo jakie miałeś takie punkty, które ci jakby nie dawały ci spokoju? Wiesz co, spodobało mi się to, że jak byłem u ciebie na szkoleniu, powiedziałeś o tych wszystkich takich punktach zapalnych, na które trzeba zwracać uwagę. I to mi trochę, to nawet nie trochę, ale dużo mi pomogło, a to był taki start, czyli ja chciałem. Ale później, jak we wszystkim, potrzebujesz wiedzy, więcej wiedzy, bo jak już chcesz coś kupić, to nagle się okazuje, że musisz to zbadać. Fajnie działał na przykład twój Excel, taki, masz takiego fajnego, krótkiego Excela o tym, czy ta inwestycja jest dobra, czy zła. Proste dane, tak naprawdę wpisujesz i wyskakuje ci, jaka jest rentowność. Tak, on jest bardzo króciutki i on też pozwolił mi na to, żeby w ogóle podjąć decyzję, czy rozmawiać z kimś, czy nie. Powiem ci tak, na początku kupiłem bardzo szybko działkę. Można powiedzieć, że po twoim szkoleniu to tydzień później już byłem na etapie, ja już to robię. Oczywiście za chwilę będę już budował. No trochę ochłonąłem, bo to jest tak, że kupiłem działkę, nagle wszedłem, zobaczyłem, z czym to się je, nagle doszły plany, projekty, projektanci, architekci, geodeci. To nie jest takie łatwe, jak się wydaje na samym początku. To jest bardzo fajne, dlatego że daje taki bodziec, że chcesz i to już jest początek, ale później wdrażając się trochę dalej, to jednak potrzeba wiedzy i tą wiedzę zdobywasz tak naprawdę w praktyce, tak, inaczej jej nie zdobędziesz. Bo jest jej ogrom, no ale natomiast, żeby wystartować, wystarczy pakiet wiedzy, która cię poprowadzi. Ona mnie poprowadziła, bez niej w ogóle nie poszedł dalej. Jakieś zasady takie, które są ramowe, które cię trzymają, no ale jakby nie patrzeć, deweloper to jest taki zawód, który się uczy cały czas. Ja mam kolegów, którzy 20 lat budują i oni się cały czas uczą, cały czas coś ich zaskakuje. Jeździmy tutaj po Mordorze w tym momencie i tak sobie myślę, ciekawy jestem ciebie, bo pracowałeś i w Warszawie, i w Katowicach, w tym właśnie biznesie nieruchomościowym. Jakie widzisz różnice w pracy tu w Warszawie, a tam na Śląsku? Co, wydaje mi się, Warszawa zawsze będzie szybkim miastem. Warszawa na pewno ma te takie momenty, gdzie cały czas się zmienia. To miasto cały czas gdzieś puchnie, jedziesz i masz coś nowego. Tutaj w 2 lata przejedziesz tą ulicą, która jest wolna, za chwilę zobaczysz coś nowego. Katowice tego nie miały. U nas w moim mieście przez 7 lat dużo się nie budowało. Budowało się na potrzeby takie mieszkaniowe, czyli ludzie wybudowali, zostało sprzedane. 400 metrów. Dopiero dzisiaj powstaje taka potrzeba inwestycyjna. Jeżeli w Katowicach potrafimy sprzedawać nieruchomości za 9700 z metra, to powiem ci, szapoba, dlatego że 5 lat temu to tylko o tym marzyliśmy. Dzisiaj nie ma. A bo to było niemożliwe nawet. To było niemożliwe. Nikt by nie kupił takiej nieruchomości. A widząc różne firmy, które budują jakby po potrzeby takie inwestycyjne, to ta cena jest już okej. Okay. Czyli rynek ją zaakceptował. Tak. Okej, okay, no bo jeżeli mówimy już o tych wysokich cenach, że dużo osób narzeka, nawet będąc w branży, że ceny są wysokie, to co sądzisz na ten temat, że ceny są wysokie? Czy dojechały do już jakiegoś maksa, czy będzie korekta, czy będą już dalej rosły? Jakie ty masz zdanie na ten temat w ogóle? Moim zdaniem w zależności od lokalizacji, dlatego że patrząc na rynek, my dalej mamy bardzo niskie ceny co do Europy. My możemy tylko popatrzeć na to trochę tak regionalnie, czyli dla jednego regionu ta cena będzie niska, dla innego regionu ta cena będzie wysoka. I teraz pytanie, jaka będzie korekta, czy ona będzie. Ja się zastanawiam, dlatego że w Warszawie są ceny nawet po 100 tysięcy złotych za metr i pytanie, kto to kupuje, a jednak się sprzedaje, czyli ta potrzeba jest. To będzie uzależnione moim zdaniem od tego, jaki to jest produkt i dla kogo, a nie bardziej pod cenę. Ta cena będzie stabilna, ale i tak będzie cały czas może do góry szła. Patrząc na to,
co się dzieje globalnie, no sorry, ale jesteśmy i tak w takim punkcie na mapie, że mamy najmniejszą cenę w Europie. Jeżeli Austria ma po 10, 11, 15 tysięcy euro za metr kwadratowy, to o czym rozmawiamy? Dokładnie. Znaczy, mi się wydaje jeszcze jedną rzecz, że tak naprawdę my te ceny teraz one wybuchły i one są droższe, natomiast ludzie są zdziwieni, wszyscy, którzy byli na rynku, tylko dlatego, że one długo nie rosły, one stały w miejscu. A teraz się ustabilizowało, tak. Dokładnie ta cena się ustabilizowała, tak. Ona pokazuje teraz, że to i tak, tak klient kupuje. A z drugiej strony jakby długo rosły nam dochody, a ceny stały w miejscu, więc tak naprawdę to jest teraz korekta, która miała miejsce, tylko tak że jest. W górę. Tak, tak jest. Jakby tak jest. Coś, co jakby się dostosowało. Tak. Teraz ja uważam, że dzisiaj ceny nieruchomości urosły do wiele, wiele mniej niż nasze dochody przez najbliższe ostatnie 10 lat. Zdecydowanie. Czyli można powiedzieć, że nie mamy tu bańki napompowanej jak w Wielkiej Brytanii, że tam ceny rosły nieruchomości dużo szybciej niż ludzie zarabiają, bo tam jest kapitał zewnętrzny. U nas kapitału nie ma zewnętrznego praktycznie w Polsce. No i bo my tak naprawdę kupujemy potrzebę dalej, tak, mieszkaniową. Tak. Zobacz, że dzisiaj Kowalski dalej czeka na swoje mieszkanie, tak, bo jest niedosyt mieszkań. Więc gdzie my mówimy o tym, że mieszkania stoją? Tak. Nie ma mieszkań. Są takie inwestycje, ale to jest rzadkość, tak? To nie jest tak, że deweloperzy pobudowali i teraz to jest stoi puste. No, ja takich mieszkań nie, tak, widzę, jakby były, to by się sprzedały. Tak. Widzisz dobrze sam po sobie, jak sprzedajesz, że jakie mieszkanie masz i ono jest 900 metrów. Ma ciekawy układ funkcjonalny, to mieszkanie się sprzedaje. Tak. Dzisiaj ludzie szukają 80-90 metrów, bo tak, 45-metrowe mieszkania są na te pierwsze potrzeby, na taką potrzebę, w której ty dzisiaj musisz gdzieś zamieszkać. To jest twoje pierwsze mieszkanie, chcesz zamieszkać, tak, z dziewczyną, młode małżeństwo, 45 metrów, ale dzisiaj ci, którzy kupili już 5 lat temu, poszukują mieszkania przynajmniej 80-90 metrów. Tak. A nie chcą tego domu, bo nikt nie ma na to czasu. Bardzo szybko żyjemy. Projektowało tylko właśnie pod ten taki średni segment, który jest najbardziej popularny. Mimo tego takie mieszkania też się sprzedają, bo zawsze jest grupa ludzi, którzy wchodzi w ten wiek, w ten etap życia i potrzebuje tych mieszkań. I jest bardzo dużo. Najbardziej płynny produkt, tak, jak to każdy nazywa. No, jeżeli mamy mieszkania od 30 do 45, nawet do 50, to ten produkt sprzedaje się drożej, bo on jest z metra zawsze droższy. Tak. Jego wykonanie jest droższe, no bo dzisiaj łazienka i kuchnia to jest najbardziej kosztogenny metr kwadratowy, który musimy zaprojektować i wytworzyć. I powiedz mi, jakie masz plany na siebie, na przyszłość i jakie cele na najbliższe kilka lat? No, gdzie byś chciał być? Powiem ci tak. Planem i celem jest, żeby zrealizować wszystkie deweloperki, które mam zaplanowane. Jest ich kilka. I zdecydowanie chciałbym powoli ruszać w projekty biurowe. Bardzo one mnie interesują. Magazyny jeszcze nie, ale projekty biurowe już. Skrojone na miarę pod duże firmy, żebyśmy mogli pod nich robić te przestrzenie. Bardzo podobają mi się te przestrzenie, które są już łączone. Czyli mamy te trendy, gdzie mamy i odpoczynek, w ogóle super plan to i face to face, gdzie mamy tą zieleń. To są mega fajne projekty. Oczywiście nie dzisiaj na mój budżet, ja tego na pewno nie zrealizuję, ale to jest marzenie. Trzeba mieć jakiś cel. A powiedz mi, jak się w takim razie finansujesz? W sensie, skąd masz kapitał na te inwestycje? Co, dzisiaj staram się cały czas ze wspólnikami. Wspólnie zbieramy kasę i budujemy, jedno sprzedajemy, budujemy. Niemniej jednak też partnerów zewnętrznych dobieramy do biznesu. Oczywiście jakiś ekwiwalent, bo to jest normalna sprawa, że trzeba się podzielić tym biznesem, ale dużo osób pyta, dzwoni, jak możemy się umówić. Oni nie mają na to czasu, ale chętnie coś wybudują. Tak? Oczywiście to jest wybudują, to jest na zasadzie jestem dawcą pieniędzy albo osobą, która ci pomaga w tym, a nie na zasadzie, że on będzie zaglądał w mapy, tak, czy w projekty. Bo ja nie wybuduję tego biurowca, ale w kupie siła. Tak, wiesz, tak. I tak naprawdę 10-15 osób zbierzemy kapitał i możemy budować biurowiec. Tak? Co to jest skomercjalizować biurowiec? Jeżeli komercjalizujesz 30 mikrokawalerek, to powiem ci, to jest troszeczkę więcej. No właśnie, no to zależy od czasów. Ja na przykład wiem, że jest dużo pieniędzy w biurowce i jakby w komercji, natomiast mam takie gdzieś tam przekonania w swojej głowie, że komercja jest bardziej wrażliwa na kryzys, no bo jeżeli przyjdzie do jakieś złe czasy, to tak naprawdę pierwsze, co zrobią firmy, to wstrzymają ekspansję, wstrzymają rozwój i jakby migrację z miast do miast. I tutaj może być trochę większe spowolnienie, bo niż w przypadku rynku takiego mieszkaniowego, bo tam jak będzie nawet kryzys, to tak naprawdę ludzie dalej będą musieli żyć, wynajmować, kupować, bo będą się umierać. Tylko za mniej. Tylko za mniej i tu będzie mniejsze spowolnienie, tak mi się wydaje, bo jeżeli naprawdę by coś się wydarzyło z rynkiem, to ten rynek komercyjny może umrzeć.
Zgadzam się, ale jest jedna zaleta, która jest w rynku komercyjnym, czego nie ma trochę na mieszkaniówce. W rynku komercyjnym podpisujesz umowy na 5-10 lat. Tak. Ty jesteś w stanie przewidzieć dzisiaj 10 lat do przodu. Tak, gdzieś się to zwraca już. Czyli tak naprawdę ty masz już biznes, odciąłeś kupon, nie? Czyli tak, to zwrócił ci się budynek, który nawet był za x milionów, a ty przyszłościowo możesz zjeść do takich cen, albo zmienić sposób użytkowania tego biurowca, nie? Czyli mógłbyś coś z niego zrobić, więc dalej widzę w tym sens. Ale oczywiście to, co powiedziałeś, to zależy od tego, co się będzie działo. I tu trzeba cały czas mieć oczy otwarte, nie? Bo ten budynek za 10 lat już będzie stary, nie? Tak, będzie stary. I teraz właśnie w mieszkaniówce to jest to, że ktoś wybudował kamienicę 300 lat temu, to on dalej tą samą funkcję spełnia i super zaspokaja. Jak wybudowałeś kamienicę, to ona kiedyś była pod jakieś usługi, później była pod banki, później była pod restauracje i jakby... Tak. Zmieniała się zraz... Funkcja się zmieniała. Tak, budynki biurowe z 50 lat są już naprawdę no, archaiczne i już jakby firmy nie chcą w takich budynkach wynajmować. No ale no, jest właśnie dużo przewag biurówka ma. Tylko pod jednym warunkiem, że budujesz, jak masz umowę podpisaną, a nie masz... Że szukasz. Wybudowałeś i coś ci stoi, bo wtedy musisz to wziąć. Jasne. Wtedy masz koszty duże. No, ja się z tym zgadzam, ale dlatego też powiedziałem, że fajnie jak już się łączy te style. Jak ja byłem dawno temu w Singapurze, to dziwiłem się, sprawdzałem, mówię, jak ten biurowiec, z niego drzewa wyrastają, co tu się dzieje? Oni już wtedy łączyli część biurową, część mieszkaniową i część odpoczynkową, czyli wypoczynek. I to da też taki trochę kopa, takiego kopa, że jeżeli biura będą wychodziły, to będą zamieniały się w mieszkania. Ludzie po prostu będą powiększali sobie mieszkania, więc tylko łączenie tych trendów powoduje i będzie powodowało, że opcje biurowe już nie będą tylko biurowe. To właśnie są nieruchomości, czyli jeżeli ktoś lubi, to będzie łączył te trendy, żeby one były na wiele lat, na pokolenia, tak? To jest to, co powiedziałem o kamienicach. Te kamienice naprawdę mają lata, czasami 300, a czasami nawet więcej i wyglądają przepięknie. Ja byłem u Ciebie w Lublinie, oglądałem, no jak przeszedłem przez ten Twój rynek, to kiedyś ktoś mówi, tam było brzydko. Jak zobaczyłem te kamienice na tym ryneczku, no przepiękne, jakieś kotki pomalowane, no coś, oniemiałem, naprawdę, nie? Okej, dobrze, dziękuję Ci w takim razie, Marcinie, za to, że byłeś moim gościem. Jutro razem z Marcinem jesteśmy na zjeździe absolwentów moich szkoleń. Są też dzisiaj okazje, jest świetna, żeby się spotkać. Marcin też będzie prelegentem, będzie mówił o swoich inwestycjach, pokazywał też, jakie sukcesy odniósł. Także dziękuję Ci jeszcze raz i piąteczka. Dzięki, Daniel. Na rondzie, ale co to? Dzięki.